Cześć, pozdrawiam wszystkich internautów Gazeta TV. Panie i panowie, Miss Polski 2011 zostaje dziewczyna z numerem 15! Angelika Ogryzek, Miss Polski 2011. Spełniło się wielkie marzenie? Tak, można powiedzieć, że spełniło się wielkie marzenie, jednak nie oczekiwałam tego, że wygram. Jest to dla mnie naprawdę miła niespodzianka. Dlaczego w ogóle zgłosiłaś się do konkursu Miss Polski? Zgłosiłam się do konkursu Miss Polski tak naprawdę za namową znajomych i rodziny. Nigdy nie byłam przekonana do tego typu konkursów, jednak gdy zaczęłam startować w regionalnych konkursach, spodobało mi się to, że mogę uczyć się tak naprawdę, nauczyć się czegoś nowego, zdobyć pewność siebie, której zawsze mi brakowało, oraz poznać wiele wspaniałych ludzi. Jak myślisz, co było twoim największym atutem? Co jest w ogóle? Myślę, że mogły to być włosy, które mnie wyróżniały spośród większości kandydatek. Nie jestem pewna, czy to było to, jednak na pewno było to coś, co mnie wyróżniało. Długo ćwiczyłaś wszystkie przejścia na scenie, pozy? Szczerze mówiąc, tak naprawdę moja nauka poruszania się trwa już tak od ponad roku, kiedy zdecydowałam się rozpocząć karierę w modelingu, można tak powiedzieć. Tak naprawdę raczej zajmuję się tym regionalnie, w wolnych chwilach. Teraz być może szerszy zasięg będzie to miało wszystko. Doszłaś najpierw do tej dziesiątki w ścisłym finale, później wyczytywano kolejne miss, ciebie cały czas nie było i pozostało was, o ile dobrze liczę, 5. Były nerwy? Były nerwy, oczywiście. O czym wtedy myślałaś? Myślałam o tym, że bardzo chciałabym się jednak dostać do tej dziesiątki, ponieważ jest to wielkie wyróżnienie i gdy usłyszałam swoje nazwisko, naprawdę wielka radość. Tuż przed ogłoszeniem werdyktu odnośnie tego, że jesteś Miss Polski? Szczerze mówiąc, do ostatniej chwili nie byłam pewna. Od samego początku uważałam, że wygra tak naprawdę Amanda, ponieważ była faworytką wielu osób. Także naprawdę to było wielkie zaskoczenie. Angeliko, fantastyczny rok przed tobą, prawda? Też tak myślę. Nie wiem, czy mam się czego obawiać, ale mam nadzieję, że to będzie wspaniały rok. A gdy ten rok się skończy, planujesz zostać modelką, tak? W przyszłości? Nie. Mam zamiar rozpocząć studia prawnicze. Nie wiem, czy uda mi się to w tym roku. Być może postaram się pogodzić moje nowe obowiązki również ze studiami. W przyszłości chciałabym zostać adwokatem bądź notariuszem. Dobrze, to w takim razie czego ci życzyć na przyszłość? Proszę mi życzyć spełnienia moich wszystkich marzeń, ponieważ jest ich bardzo wiele. Serdecznie gratuluję i tego życzę. Dziękuję bardzo.